Dobry wieczór, witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. Dzisiejszym tematem, którym się chcę podzielić z Wami, będzie temat Facet w Kościele. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, nie jest to głoszenie typowo na zasadzie hierarchii, jaką Bóg ustanowił. Jest to przede wszystkim to, jakby przede wszystkim, jest to słowo skupione do mężczyzn. Wyjątkowo, wyjątkowo, do mężczyzn. Dlaczego do mężczyzn? Kiedy sięgamy do genezy Słowa Bożego, kiedy sięgamy w ogóle do genezy początków świata, Bóg ustanowił mężczyznę. W pozycji do zarządzania i przeczytam teraz pierwszy, pierwszy fragment, druga księga, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi werset, i wziął Pan Bóg człowieka i osadził Go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I my wiemy, że tym człowiekiem był Adam. Tak dlatego, że kilka wersetów później w wersecie 22 jest napisane w Biblii. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Czyli pierwszy człowiek był mężczyzną. Pierwszym człowiekiem, jakby pierwszym zadaniem pierwszego człowieka było strzeżenie ogrodu Eden. Pan Bóg stworzył ogród, zaplanował go, ukształtował, zasadził w nim różne rośliny, stworzył tam różne zwierzęta i Pierwszym zadaniem, które dostał stworzony przez Boga człowiek Adam, było nazwanie tych zwierząt, tak? Bóg mówi, że przyprowadzimy zwierzęta do człowieka, zobaczymy jak je nazwie. Pierwszym zadaniem było uprawianie tego ogrodu. Jeszcze raz to przeczytam. I wziął pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Edenu, aby go uprawiał i strzegł. Pierwszą rolą mężczyzny było to, żeby się Czymś zajmować. Tak? Drugą rolą mężczyzny było to, żeby strzec tego, czym się zajmuje. I tak naprawdę przez te wszystkie lata, tysiąclecia, nic się tutaj nie zmieniło. Pan Bóg tego planu nie zmienił. Dalej y, rola mężczyzny polega na tym, żeby ziemię uprawiać, jakkolwiek to dzisiaj zrozumiesz, czy to będzie praca, czy to będzie budowa domu, cokolwiek, ale uprawiasz tą ziemię, zajmujesz się tym i strzeżesz tego. Strzeżesz tego, co zostało ci powierzone przez Boga, czy przekazane przez poprzednie pokolenie, strzeżesz tego, doglądasz tego, pilnujesz tego, zajmujesz się tym. I to jest to, co powinno być dla mężczyzn naturalne. To jest to, z czym, to, to jest to, gdzie wielu mężczyzn się odnajduje bardzo dobrze i płynnie im to wychodzi. Ale też wielu się w tym nie potrafi odnaleźć. Wielu nie potrafi odnaleźć się w sytuacji, że mają czymś zarządzać, że mają czegoś doglądać i nawet że mają czegoś strzec. Dlaczego nie potrafią się w tym odnaleźć? Dlatego, że przez wieki całe diabeł wypracował pewnego rodzaju strategie, pomysły, kulty, wierzenia, które sprawiły, że do mentalności mężczyzny Wkradło się na przykład wycofanie, albo wkradł się strach. Tak, strach będzie powodował, że nie będziemy czegoś strzec, bo jeśli mamy czegoś pilnować, to znaczy, że możemy się z czymś skonfrontować, co będzie nam chciało to odebrać, tak, więc pojawił się strach. Pojawiły się domieszki na zasadzie różnego rodzaju wsparcia, tak, i najbardziej takim znanym wszystkim przykładem tego, jak to wsparcie. Przez diabła zaplanowane, wygląda, jest ta hapi jego żona Jezebel. Tak? Dlatego, że Bóg ustanowił pomoc dla mężczyzny, a nie ustanowił mężczyznę jako pomoc. To jest, musimy to rozumieć. To są, e, oczywiście to jest dobre, jeśli mężczyzna pomaga, ale w, z biblijnego punktu widzenia, mężczyzna musi zająć pozycję odpowiedzialności za dom. Za kościół, jeśli jest powołany, jeśli jest pastorem, za biznes, jeśli go prowadzi. I za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej kolizji, że ktoś inny chce w tą pozycję wejść, to wtedy rzeczy się wypaczają i wtedy rzeczy nie są prowadzone zgodnie z Bożym zamysłem. Nie są prowadzone w ten sposób, w jaki Bóg pierwotnie to zaplanował, bo nawet, nawet w tej pierwszej historii, czyli Adam i Ewa, jest już problem taki, że Adam nie, nie sprostał temu zadaniu, nie podołał temu zadaniu. Tak? ja nie będę teraz wnikał, czy on wiedział dokładnie, co ma robić, czy nie wiedział. Dostał wyraźne polecenie od Boga, że ma ogrodu, ma ogród uprawiać i ma ogrodu strzec. I w ogrodzie znalazł się szatan, przeciwnik Boży. Czyli moglibyśmy wywnioskować, że Adam gdzieś przepuścił, nie był uważny, nie, nie sprawdził się w tym, tak? Nie wiemy dlaczego. Pomijamy w ogóle ten wątek, nie, nie, nie będziemy dochodzić, dlaczego tak się stało, ale się stało. I zobaczcie, że pier pierwszą reakcją Adama na całą sytuację było to, że on się troszeczkę wycofał. W momencie, kiedy Bóg przyszedł i zadał proste pytanie, co, co się stało, tak? Co się stało? Dlaczego się ukrywacie? Co się stało? I doszedł już do, do tego momentu, że cała ta historia z, z, z zakazanym owocem, tak, wyszła na jaw, już Bóg wiedział o, o co chodzi. To zobaczcie, że pierwszą reakcją Adama był strach przed, przed odpowiedzialnością, przed konsekwencjami, tak? On wycofał się, on zgonił to na Ewę, Ewa, na Węża, bo on już nie miał na kogo zgonić i wiemy jak sytuacja wygląda. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że zabrakło po prostu odwagi. Dlatego tak się stało, bo Adam najwidoczniej mógł być skupiony w tym momencie albo zajmować się zupełnie innymi rzeczami niż tymi, które polecił mu Bóg. I ta zasada się sprawdza przez całą, przez całą Biblię, przez wszystkie historie, że jeżeli my robimy to, do czego nie jesteśmy stworzeni, albo powołani, albo nie jest na to czas, to zawsze konsekwencje takiego działania, takiej postawy są dramatyczne. Bardzo często jest tak, że, że po prostu są te wydarzenia w następstwie naszego zaniedbania są dramatyczne. Tak? I to powoduje... I to powoduje niezadowolenie w człowieku. Po pierwsze, to powoduje jakiegoś rodzaju gorycz. To powoduje też często to, że to wycofanie, ono zaczyna postępować. I teraz, jeżeli weźmiemy taką biblijną też zasadę, że dziedziczymy, tak możemy dziedziczyć powołanie, możemy dziedziczyć dary i talenty. Biblia mówi dużo o tym, kto może dziedziczyć, kto nie powinien dziedziczyć, w jaki sposób to wygląda i będziemy to rozpatrywać właśnie w tych kategoriach tylko wyłącznie biblijnych. To dziś można powiedzieć tak, że wielu mężczyzn jest obarczonych tym, że boją się stanąć w pozycji, do której ustanowił ich Bóg. I to nie ma nic wspólnego z pojęciami typu szowinizm, to nie ma nic wspólnego z tym, że jakaś megalomania jest u mężczyzn, że chcą być władczy i tak dalej. To raczej wynika z niezrozumienia, być może z jakiegoś rodzaju kompleksu, ale chodzi o to, że to Bóg zaplanował, żeby mężczyzna był w roli tego, który zarządza, strzeże, który chroni, zaopatruje, tak? I znamy Wiele przykładów takich ludzi. Adam miał być pierwszym człowiekiem, który miał czegoś strzec i miał, miał to uprawiać, miał się tym zajmować. Abraham, zobaczcie, że Bóg przychodził zawsze do Abrahama i mówił mu o konkretnych rzeczach, o konkretnych etapach jego życia, do których będzie zmierzał. To Abraham był odpowiedzialny za to, żeby zabrać swoją rodzinę, sługi, dobytek i wszystko, co miał do dyspozycji. I maszerować z tym dalej, tak? Do przeznaczenia, do przeznaczenia. Zawsze Bóg przychodził do Abrahama. Abraham też wyczekiwał Boga. Miał relację z Bogiem, tak? Jakby pielęgnował ją. W momencie, kiedy troszeczkę przestąpił Boży Plan, no to ta relacja na tym ucierpiała. Wiemy, że chyba bodajże przez 13 lat Bóg się do Abrahama nie odzywał, Bóg milczał. Ale Abraham miał tą ochotę i miał tą odwagę, żeby podążać za Bogiem i wykonywać to, do czego Bóg go przeznaczył, do czego Bóg go powołał. Następny przykład, Samuel, kiedy Bóg, kiedy Samuel został namaszczony na proroka, Samuel, też, Samuel pełnił trzy urzędy. Był prorokiem, był sędzią i był kapłanem. Tak? I one dotyczyły trzech obszarów. Prorok, to była powiedzmy taka pozycja strategiczna, czyli mogę odbierać od Boga strategię, mogę odbierać od Boga słowo, wiem co z tym zrobić. Sędzia to była taka powiedzmy pozycja społeczno-polityczna, tak? czyli rozstrzygał pewnie różnego rodzaju spory. No, skoro był sędzią, to, to na pewno to należało do części jego obowiązków. I kapłan, czyli rola duchowa. Czyli zobaczmy, w jak szerokim obszarze Bóg może mężczyźnie powierzyć pewne zadania. I Samuel musiał dbać o każdą z tych trzech dziedzin. Musiał się sprawdzać jako kapłan, musiał się sprawdzać jako prorok i musiał się sprawdzać jako sędzia. I to oznacza, że wszystkie te obszary, wszystkie te dziedziny, które zostały mu przez Boga powierzone, to oznacza, że Samuel się po prostu do tego nadawał. To nie były rzeczy, z którymi on, mimo to, że był pierwszym takim człowiekiem, na, na, który sprawował te trzy urzędy, ale on je sprawował dobrze. I zobaczcie, że tam nie ma sytuacji, że Samuel nie wiedział, jak coś zrobić, chodził pół roku, się zastanawiał, co zrobić, i tak dalej. On po pierwsze wiedział, że to Bóg mu zlecił, więc Bóg będzie miał dla niego odpowiedzi. Po drugie wiedział, że skoro on ma to zlecone przez Boga, to on w tym autorytecie, który Bóg mu razem z tym zleceniem przekazał, będzie funkcjonował. I zobaczcie teraz na taką rzecz, że kiedy Samuel w to wszedł, czyli nie wycofał się, nie wycofał się z powołania, nie wycofał się z kapłaństwa, nie wycofał się z bycia prorokiem, nie wycofał się z bycia sędzią, on wszedł, w to powołanie, on wszedł w te, w te dziedziny, w te trzy dziedziny życia i on miał sukcesy tam. I on miał sukcesy. I to jest właśnie to, co my musimy dzisiaj sobie bardzo dobrze uzmysłowić: do każdej rzeczy, do której Bóg powołuje mężczyznę, mężczyzna ma wyposażenie. Do każdej rzeczy, do każdego zadania, które staje nam na drodze, tak, z którym mamy do czynienia, my mamy odpowiedź. Pod warunkiem i, i, i wiedzę, jak to zrobić, pod warunkiem, że uświadomimy sobie, że to nie jest wymysł czyjś, tylko to jest Boży plan, żeby jako mężczyzna prowadzić, rozwijać się, walczyć. Tak? W, Starym też, w Starym Testamencie to głównie mężczyźni walczyli. To była głównie ich broszka, to było głównie ich zadanie. I jest też taka historia, w księdze sędziów był Barak i Debora. Debora była prorokiem, była sędzią też, tak? I Debora przyszła do Baraka, powiedziała, skrócę to wszystko, powiedziała, że, że ma iść na wojnę i Barak powiedział, że okej, okay, on pójdzie, ale wtedy, kiedy ona pójdzie z nim. I Debora odpowiedziała mu, że okej, okay, jeżeli ja pójdę, to nie będą mówili o tobie, tylko będą mówić o mnie. I Czego nas uczy ta historia? Ona pokazuje nam, że po pierwsze, Barak, mimo że był mężczyzną, był wojownikiem, nie do końca się czuł z tym dobrze najwidoczniej i nie rozumiał, że jako dowódca wojsk ma władzę i ma autorytet. Widocznie nie, nie zdawał sobie sprawy z tego, że oprócz odpowiedzialności, która na Nim ciąże, bo z, z każdym zadaniem przychodzi odpowiedzialność. Bóg za każdym razem, kiedy nam coś powierza, to jesteśmy odpowiedzialni za to, tak? Ale razem z tą odpowiedzialnością przychodzi namaszczenie, przychodzi siła, przychodzi odwaga, pod warunkiem, że, że my to przyjmiemy w takiej formule, w jakiej nam Bóg to przekazał. I to jest Podstawowy warunek i podstawowa zasada tego, żeby dobrze wykonywać jako mężczyzna, żeby dobrze spełniać się w każdej roli, do której Bóg nas pierwotnie stworzył, zaplanował ją dla nas, tak? W, w pierwszym liście Tymoteusza, ja, ja sobie przejdę tutaj. Tam jest to napisane troszeczkę z drugiej strony. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Tu jest w ogóle taki nagłówek o przełożonych kościoła. I trzeci rozdział mówi tak, prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega pięknej pracy pragnie. No i teraz możemy to przeczytać w kontekście wyłącznie biskupstwa, czyli jakieś usługi w kościele, czy, czy to pastor, czy lider, czy głoszący, czy jakkolwiek to nazwiemy. Ale tu są wymienione pewne cechy. Biskupa, tak? Biskup ma zaś być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, czyli wiemy od razu, że mówimy o mężczyźnie. Przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, nieswardliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał i dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. I zobaczcie, że okej, okay, tu jest mowa o biskupstwie, ale te cechy to są dokładnie te cechy, które były poruszane wcześniej, czyli odpowiedzialność, czyli zarządzanie, czyli ochrona czegoś, czyli opieka nad czymś, tak? Bardzo często słyszymy tego typu kazania, właśnie też do mężczyzn, słowo do mężczyzn pod tytułem Stań w autorytecie w swoim domu, nakaz chorobie ustąpić, stań w autorytecie, nakaz w domu porządek, tak? To jest prawdziwy męski autorytet a nie autorytet, który wynika ze strachu, bo się żona męża boi, no to uznaje go autorytet. To jest przekręcone bardzo. I my musimy zdawać sobie dzisiaj sprawę jako mężczyźni, że wszystkie te cechy męskie opisane w Biblii powinny, jeśli nie funkcjonują, albo jeśli funkcjonują czasami, albo jeśli ich nie ma, powinny się stać Naszą codziennością, czyli my musimy być odważni, my potrzebujemy mądrości od Boga, żeby prowadzić dom, zarządzać. Jeżeli masz, wiesz, jeżeli masz dużą rodzinę, to naturalnie nie będziesz w stanie jej prowadzić, bo mogą przyjść rzeczy, z którymi sobie nie poradzisz. I je, jeżeli kobieta, żona zacznie troszeczkę wchodzić w obszary, które Bóg wcześniej przeznaczył tobie jako głowie rodziny. To może się zdarzyć coś bardzo nieprzyjemnego dla Ciebie, bądź dla Twojej żony, bądź dla Twoich dzieci. Tak więc my nie możemy rezygnować z pozycji, którą nam Bóg wyznaczył. Nie możemy opuszczać pokładu. Nie możemy, wiecie, ewakuować się, dlatego że stała się jakaś rzecz, o której myśleliśmy, że się nigdy nie stanie. Bóg ma odpowiedzi dla każdego mężczyzny. Bóg ma odpowiedzi, i siłę daje każdemu mężczyźnie, który tego chce. To nie jest tak, że jeżeli nam coś nie wyjdzie, to znaczy, że już Bóg nas zostawił. Bardzo często działa diabeł w ten sposób, że próbuje mężczyznę mm, na przykład znieważyć, albo próbuje go zawstydzić, albo pracuje nad nim tak długo, żeby go zmęczyć i żeby on sam wreszcie poddał się po prostu i zrezygnował z tych swoich męskich atrybutów, które dostał od Boga. Tak? Zobaczcie, że Bóg nie rezygnuje. Bóg nie poddaje się. Ja nie mówię o tym, że Bóg jest mężczyzną. Tak? Ja mówię o tym, że Bóg zajął pozycję, jaką zajął i z niej nie rezygnuje. I tak samo mężczyzna, jeśli zajmuje jakąś pozycję, nie może z niej zrezygnować. Pójdziemy dalej. Dalej trzeci rozdział, tylko teraz piąty werset. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, piąty werset. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć pieczę nad Kościołem Bożym? I, I znowu możesz powiedzieć, no tak, ale to się na pewno tyczy pastora albo kogoś tak. Nieprawda. Nieprawda. Słowo Boże jest bardzo uniwersalne i jest głębokie. Kościół Boży jest, Kościół to jest instytucja również, którą ustanowił Bóg, czyli Bóg ustanowił małżeństwo kobiety i mężczyzny i ustanowił Kościół. To są dwie rzeczy, które ustanowił Bóg. I obie dla Boga mają wyjątkową wartość, i zobaczcie, że obie są bardzo mocno atakowane z każdej możliwej strony dzisiaj. I ja czytając to, też się zastanawiałem, dlaczego ten werset. I wierzę, że Duch Święty po prostu dał mi taką myśl, że jeżeli. To słowo mówi o tym, o biskupstwie, o tym, żeby zarządzać czymś w kontekście kościoła, tak? a kościół jest cenny dla Boga, to tak samo to słowo mówi o tym, że wszystko, co Bóg powierzył mężczyźnie, jest dla niego równie cenne. Bo Bóg nie daje nam rzeczy, które są liche, nie daje nam rzeczy, które nie mają e, wartości. Bóg nam zawsze daje to, co jest cenne. Czyli jeżeli daje nam to, co jest cenne, to on oczekuje, że my z pełnym zaangażowaniem będziemy dbać o to, a jak będzie trzeba, to chronić tego, co Bóg nam powierzył, tak? czy to, co Bóg nam powierzył. I, i to jest bardzo ważne dzisiaj, żeby jako mężczyzna, ja nie chcę nikomu wiecie Biblią po głowie teraz tłuc i tak dalej, ale ja wierzę, że przychodzi taki czas też między innymi do kościoła, że. Że serca będą weryfikowane, czy my naprawdę wykonujemy to, co chce od nas Bóg, czy my wykonujemy to, do czego Bóg nas stworzył, tak bo każdego mężczyznę, który ma żonę, który ma rodzinę, Bóg stworzył i powołał do tego, żeby był mężem i ojcem. I każdy z tych mężczyzn jest wyposażony. I to nie jest kwestia, czy ty zarabiasz taką kwotę, czy inną, czy, czy masz dwie prace, czy jedną, czy masz firmę po ojcu, czy sam ją robisz. To w ogóle nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że za wszystko, co, co Bóg nam powierzył, kiedyś po prostu zdamy sprawę. I Bóg będzie pytał się, co zrobiliśmy z tym, dlaczego w tej sytuacji zachowaliśmy się tak. I ja, ja sam modlę się o to, żebym Każdemu wyzwaniu, które jako mężczyzna czeka mnie w życiu, żebym ja sprostał. Ale wiem, że Bóg mnie do tego wyposażył, ja wiem, że on mnie usposobił do tego, ja wiem, że ja mam autorytet jako mężczyzna. Mam autorytet. Zobaczcie, Samuel miał autorytet. Za jego życia Biblia mówi, że Filistyni nie atakowali Izraela. On miał autorytet, on stał w tym autorytecie. On trzymał mocno to, co dostał od Boga i nie wycofywał się, on nie rezygnował on nie, po, zobaczcie, Ahab, no, chciał zrobić paskudną rzecz, zabrać jakiemuś facetowi winnicę, tak, któremu się w ogóle nie należała, ale że była, ale że wyjątkowo obradzała, no to on chciał ją mieć. I, i zobaczcie, co on zrobił, nie dostał jej, więc wrócił do domu, położył się na łóżko i poskarżył się żonie, tak. I żona poszła i załatwiła rzecz, zrobiła tak, jak zrobiła. Wiemy, jaki jest finał tej historii, ale on zrezygnował z miejsca. Ja nie mówię, że to on miał to zrobić, ale zobaczcie, że ta historia pokazuje na to, jak czasami mężczyzna potrafi być wycofany i zrezygnowany że nawet podejmuje głupie decyzje albo chce doprowadzić do głupich rzeczy. To jest właśnie to miejsce, w którym ja wierzę, że kościół naprawdę będzie i jest, że Bóg będzie weryfikował męskie serca i będzie przychodził i zadawał pytania. Czy jesteś w pozycji, do której cię ustanowiłem? Co zrobiłeś z siłą i z mądrością, którą ci dałem jako mężczyźnie? To nie jest tak, że kościół to jest domena kobiet. Kapłanami w Starym Testamencie byli mężczyźni. Bóg ustanowił całe, całe pokolenia kapłanów, tak? One musiały po prostu spełniać swoją rolę, one musiały pełnić służbę, tak? Ci ludzie musieli pełnić służbę przed Bogiem w świątyni, w przybytku, tak? To jest właśnie to, o co ja wiem, ja, ja to czuję. Ja to czuję, że Bóg się po prostu bardzo mocno upominał o to, żeby mężczyźni powstali, nie chowali się w rzędach, wiecie, my nie możemy się chować za kobietami, nie możemy tego robić. Ja nie mówię ci tego po to, żeby cię zawstydzić, żeby cię zasmucić, ale ja mówię to po to, bo to nie jest twoje miejsce. Jeśli jesteś mężczyzną, musisz sprawować autorytet. Powinieneś modlić się, powinieneś być, wiesz, zapalnikiem do modlitwy w domu, nie powinieneś być osobą, którą trzeba siłą ciągnąć do tego, tak? Przez to, że ty stoisz w pozycji, którą dał ci Bóg, już z samego tego faktu, twoja rodzina jest chroniona. Twoja firma jest chroniona, twoi najbliżsi będą chronieni, bo diabeł będzie widział, że ty stoisz w pozycji, którą ci dał Bóg. Nie rezygnujesz z niej, nie odpuszczasz, nie mówisz: znajdę sobie inne zajęcie jakieś zastępcze. Jesteś dokładnie w miejscu, do którego Bóg zaplanował, żebyś był. Więc ja na koniec chcę powiedzieć tylko taką rzecz, że kiedy albo jeśli, jest taka sytuacja w Twoim życiu, że widzisz, że się wycofujesz, albo że wszyscy podejmują w tym domu decyzję tylko nie ja. Jako mężczyzna, tak? Że jesteś mężczyzną, ale wszyscy podejmują decyzję, tylko nie ty. To pokutuj z tego, czytaj słowo, poproś Boga, żeby ci objawił. Żeby ci objawił, że masz autorytet, że masz koronę, że masz berło, że możesz zarządzać i nigdy nie rób tego w sposób siłowy, nigdy nie wchodź do tej pozycji w sposób, wiesz, agresywny, tak? Wejdź w to z wiarą i przez wiarę, że to jest miejsce, które zaplanował dla ciebie Bóg. To wszystko.